Chcesz kupić trochę traumy? WTF, WTF, WTF! Cześć, witam. Jesteście gotowi na troszkę ciekawych klocków? Zapewne tak, bo inaczej by was tutaj dziś nie było. Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na kanale WTF Kloc. Kanale, gdzie testujemy, czy dany kloc jest fajny, moi drodzy. Czy w ogóle to fajne, rozwijając skrót? Czy w ogóle ta alternatywa, to jest podróbka klocków, jest w ogóle jakkolwiek umywająca się do klocków Lego? Moi drodzy, w gwoli ścisłości dwie ważne informacje. Po pierwsze, co ja bym zrobił bez was, fanów moich? Nie wiem, bo tą paczuszkę otrzymałem. Nie wiem, czy kojarzycie z mojego bazowego kanału taki filmik, gdzie byłem w galerii. No i tam takie było spotkanie, gdzie się można było właśnie ze mną spotkać. Pięknie to powiedziałem. No i moi drodzy, tam od jednego z was dostałem tą paczuszkę. A od kogo? Wejdźcie tu w link i sami sprawdźcie, od kogo dostałem tą piękną paczuszkę, moi drodzy. Natomiast w gwoli ścisłości 9,99 są to stare blocki, tak zwane stare blocki. Nie zapominajmy, że blocki już wcześniej 3 razy u mnie na kanale były. Ostatnio chociażby w gazetce Scooby-Doo pojawiły się, nie wiem, czy kojarzycie tego oto pana, ale on tam się pojawił. Sorry za spoiler, jeżeli nie widzieliście, jaką postać z tej gazetki wylosowałem. Był również komisariat policji, całkiem spory, duży, i był jeszcze, kurczę, nie pamiętam teraz trzeciego zestawu, ale był. Moi drodzy, natomiast to są starsze blocki, które sami widzicie, jakiego mają kipka. Natomiast musimy się gdzieś grubą kreską, grubą chińską kreską odciąć od tego, co kiedyś robiły blocki. A, pamiętam. Pierwsze moje blocki to była taka chamska podróba Gwiezdnych Wojen. No właśnie, moi drodzy. Od tego, co kiedyś robiły klocki, czyli były chamską podróbą Lego, po to, co robią dziś, czyli no już właściwie są samodzielną marką robiącą własne rzeczy. Moi drodzy, natomiast no cóż, tu co prawda nie mamy do czynienia z podróbką, ale czymś no na pewno ciekawym, mocno ciekawym, moi drodzy. Czekajcie, ja tutaj sobie oczywiście... O, spójrzcie, nawet taśmę mają swoją, no to jest ciekawe. Obejrzymy sobie opakowanko, może jeszcze zanim otworzymy. Jak widzicie, 4 dość ciekawe konstrukcje. Ciekawe w cudzysłowie, bo to nie wygląda zbyt fajnie. Tak jest, to jest właśnie produkowane dla Pepco. Takie zestawy, moi drodzy, możemy dostać w Pepco. Możemy, no właśnie, cały czas one, moi drodzy, w Pepco widnieją. Więc to nie jest tak, że to są takie stare blocki, które gdzieś powinny wejść do archiwalnej niedzieli czy archiwalnego czwartku. Nie, to są blocki, które cały czas gdzieś dostaniemy. Niestety, moi drodzy, więc musimy je również oceniać jako pełnoprawny teraz produkt. O, nawet nie widziałem, jak wygląda flaga Kubini. Co to jest Kubini? Nie, nie ma czegoś jak Kubini. Czego to jest flaga? Jeżeli ktoś wie, czego to jest flaga, niech mi napisze w komentarzu, bo ja pierwszy raz taką flagę widzę. Rozcinamy sobie, moi drodzy, o! Rozcięte i patrzymy, jak to wygląda w środeczku. No, dużo, nie, jeden worek, kurde, wyglądało dużo naciskanych woreczków. Więcej już nic nie mamy. Wygląda, że naklejek nie mamy. No bo też i gdzie? Tu chyba nawet nie miałyby gdzie. Tu coś jest. I to pewnie będzie naklejka tu z tyłu, nie wiem, czy widzicie. Moi drodzy, ale nie widzę, żeby tu była ta naklejka, więc może to jest jednak nadruk. Ciekawa, duża, ogromna wręcz instrukcja, moi drodzy. No jak za stare, nawet stare Lego, kurde, takich nie miały. Naprawdę duża instrukcja w ten sposób zrobiona, ale zrobiona ciekawie i ładnie. Bo ja nie lubię takich naciupcianych, wiecie, tych instrukcji takich malutkich, więc fajnie, plusik za to, że jest duża instrukcja. Z drugiej strony wygląda to tak, spójrzcie w ogóle, no nie jest jakoś tragicznie. To jest tak duża, że możemy sobie, o, tak ją postawić w ogóle, wow. Dwa worki, jeden drugi od innego. Ten worek to jest taki trochę jak w Happy Mealach, taki, wiecie, jak kupujecie w Happy Mealach zabawkę, tam jest taki worek, to jest właśnie taki rodzaj worka. Zdecydowanie zbyt duży jak na potrzeby. A, moi drodzy, mamy, nie, naklejki. Myślałem, że to jest kurde nadruk, naklejki, niestety są naklejki. No i drugi woreczek już mamy łatwiej, bo możemy sobie, o, po prostu ręcznie go... Ła! Poleciał mi kloc! Ależ by było, kurde, teraz słabo stracić drogocennego kloca, moi drodzy, z którym poleciał. 72 elementy, tyle pisze na opakowaniu, że znajdziemy w środku. Karkołomna figurka, moi drodzy. Troszkę ciekawości, no bo spójrzcie, przezroczyste to. Całkiem fajna szyba, którą no w mockach, może kiedyś zacznę mocować, tak, WTF-owo, to się wtedy przyda. Moi drodzy, tutaj spójrzcie, no pod śmigło również ciekawy kloc, więc jest okej. Więc mamy dużo niepodróbkowego kloca, jeżeli chodzi, wiecie, o sam kształt, o wszystko. No spoko, taka narta, którą można wykorzystać jako narta helikoptera lub narta dla człowieczka. No ciekawie, no i tutaj, moi drodzy. Fajnie, już widać wtedy, a blocki szły swoją własną drogą. Natomiast my cały czas musimy je oddzielić grubą, moi drodzy, kreską. No to cóż, my sobie teraz, moi drodzy, przecież oczywiście zrobimy nic innego. Kurde, fajna ta instrukcja, tak z daleka z moim wzrokiem, ja jej po prostu nie widzę, więc zresztą muszę ją przybliżyć. Moi drodzy, zrobimy sobie oczywiście speed build tejże konstrukcji i zobaczymy, jak ona wypada. Troszkę jeszcze mikrowatka, no ta
te kolory na instrukcji, powiem wam tak, one w kamerze, ja będę patrzył przez kamerę chyba, jak to będę budował, bo w kamerze te kolory są bardziej szare i czarne i niebieskie niż w realu, serio. Tak kamera po prostu ładnie mi kolorki robi. Dobra, no i teraz nie tracimy czasu, robimy sobie speed build, by omówić tą karkołomną konstrukcję helikopterową. Build! Moi drodzy, powiem tak, jest źle, jest bardzo źle. Po pierwsze, klocuszki te fantastycznie po prostu, wiem, mówię źle, teraz fantastycznie, ale poczekajcie, fantastycznie wręcz przygotowały mnie do nadchodzących wkrótce playtive'ów. Pamiętacie, moi drodzy, playtive? Spójrzcie, nie wiem, co widzicie teraz na wideo? Mam czerwone koniuszki palców po budowie, serio. To nie, że tu mam zimno czy coś, nie, mam całe dłonie wtedy. Mam czerwone palce po zbudowaniu tej konstrukcji. Playtive'y, które od Trixas były najciężej budowalnymi klockami, po których naprawdę bolały kostki, palce, kciuki, wszystko, są słabsze, moi drodzy, niż to. Pamiętacie, był taki odcinek, że playtive'ami nawet rzucałem w drzewa. Tu go znajdziecie, moi drodzy. Tak, rzucałem w drzewa i one się prawie nie rozwalały. Obejście ten odcinek, moi drodzy. Tym, to ja rzucę i czuję, żeby się drzewo powaliło. Serio, buduje się to tragicznie. Dodatkowo sam build był średni. Na przykład, nie wiem, czy widzieliście, na początku miałem taki mega duży motyw zamotania. No bo każą nam na przykład, widzicie, o, tu budować spod spodu, gdzie one nam tu nie sięgały, gdzie dopiero tak naprawdę powinniśmy je budować w ostatnim kroku. Sama instrukcja, uważam, jest mocno nieczytelna, chociaż sam nie do końca jestem w stanie powiedzieć dlaczego. No kolory się jakoś mieszają, strzałki, wszystko, no wbrew pozorom, że starano się robić, co się tylko da, to się nie udało, moi drodzy. Tu widzę, mi się szyba nie domyka, dobra, domka się teraz. Ja już pomijam fakt w ogóle, moi drodzy, całkowicie, odcinam się od tego, że wiecie, to się teraz wypina, o, widzicie? To mi się teraz wypina, moi drodzy, brak tu jakiejkolwiek tego, że pomijam logiki, że nie ma drzwiczek, kokpitu, w sensie jakichś drążków, manetek. Nie, o tym już zapominamy całkowicie. Po prostu jest, moi drodzy, źle. Naklejek naklejam celowo, bo nie, bo nawet nie ma na instrukcji, gdzie mamy nakleić. Można się domyślać, że tu, ale moi drodzy, no palce mam czerwone od budowy. Jestem przekonany, że wy jako młode dzieciaki będziecie mieli przeogromne problemy to zbudować, albo stracicie po prostu palce. A więc instrukcja niejasna, jeżeli coś zrobiłem źle w instrukcji, to żeby to rozmontować, to już po prostu mnie już byłem czerwony również na twarzy ze złości, że ja to będę musiał rozmontować i jakoś sobie palce na tym błagać, by nie połamać, moi drodzy. No jest fatalnie, wie, tu nam się kokpit nie domyka. Oczywiście, gdy to jest zbudowane, to jakościowo nie jest źle, żeby nie było, bo jakość klocka jest porządna, w sensie przynajmniej mamy pewność, że ją wyrzucimy w drzewo i złamiemy drzewo, a nie klocki, tak? Jak nadepniemy, złamiemy nogę, a nie klocki, więc jeżeli to zbudujemy, jeżeli jara nas taki wygląd, to jest spoko. Niemniej nie życzę nikomu, by musiał to rozbudowywać, moi drodzy. Śmigło się kręci, to jest ok, kokpit się nie domyka, moi drodzy. Natomiast jeżeli spojrzycie, o, chociażby na tego Ghostka, no to on mówi tylko jedną rzecz. Psst, chcesz kupić trochę traumy? No bo moi drodzy, no jak opisać tego ludzika? Dodatkowo kokpit nam się słabo tu otwiera, ale okej, wybaczymy. No ten ludzik, w cudzysłowie, moi drodzy, wygląda tak.
No właśnie. Zrobiłem trochę błąd, że włożyłem mu ten kask. Tak, to jest ludzik mój, to widzicie, on się też nie domyka. Trzeba kupę siły naprawdę w to wkładać, ale mi już paluchy tak bolą. Szyba oryginalna, ale się nie otwiera, widzę już. Szybka od... super, wow. Zrobiłem błąd, że go naczepiłem, bo chciałem wam pokazać jego głowę w pełni. Niestety już tego nie zrobię, jak widzicie, no bo naczepiłem mu. Ale no nie jest za specjalna, moi drodzy. Hipek, to jest, mówię, kupić trochę Trauma Instant za 10 zł, moi drodzy. Generalnie, no podsumowując. Blocki są ok, ale te dzisiejsze są coraz lepsze. Natomiast tych starych klocków unikajcie serio jak ognia. Nie są dobre. W sensie, no mówię, jeżeli zbudujecie, możecie się nim bawić, jeżeli nie chcecie nigdy rozbudować i tak dalej. Jeżeli zbuduje wam je rodzic, to da się tym bawić. Jest ok nawet, nie? Powiedzmy, w cudzysłowie. Ale nie liczcie, że to są klocki, nie liczcie, że to rozbudujecie z przyjemnością. Po prostu nie bawić się tym przyjemnie, moi drodzy. Po prostu. Jeżeli wam ktoś to da zbudowane, też ok, ale jeżeli macie co kupić sami, budować, instrukcja nie jest jasna. Klocki są, mówię, no widzicie, czerwone palce. No nie jest, moi drodzy, za dobrze. Ja osobiście unikałbym jak ognia. Już nie mówię, tu mówię o samym wyglądzie, bo to już ustaliliśmy, że 2 na 10 max, sam wygląd, w sensie hipka rzeczy. Ale widzicie, dalej kokpit mi się nie domyka tutaj, moi drodzy, z niejasnych przyczyn zupełnie. No nie jest po prostu dobrze. No, nie, no widzicie, on sam wyskakuje. No nie jest, moi drodzy, także dobrze. Więc takich klocków, blocków w tym charakterze w Pepco radzę po prostu unikać. Chyba że kupicie sobie tańsze dla beki, by jeszcze potwierdzić na przykład moje słowa. No po prostu, o, widzicie, patrzcie, trzymam za ten jeden element. Trzymam ten, za ten jeden mały element. I patrzcie, cały helikopter trzymam tak w powietrzu za ten jeden mały element. Oj, inne recenzje mi tu wchodzą w kadr. I nic się, moi... patrzcie, ja tym telepię. Telepię tym i nic się nie dzieje, moi drodzy. No to czysto z Lego jest możliwe? Wątpię, bo z Lego byśmy dźwigli tutaj jeden klocek już by odpadł. A tu patrzcie, za ten jeden mały klocuszek całą konstrukcją, moi drodzy, trzęsę w powietrzu, tak? Ten jeden. To świadczy o tym, jak to jest ciężko stopione. Więc jeżeli lubicie ciężko stopione klocki, lepiej nie mogliście trafić, moi drodzy. Już niebawem, bo już w tym tygodniu, moi drodzy, w Lidlu pojawiają nam się klocki Playtime. Wrócimy sobie do nich, bo to był zeszłoroczny niepodważalnie hit. To hitem jest, ale jeżeli chcecie, mówię, dostać jakieś traumy na całe życie, no to okej. Aczkolwiek co, kto lubi, moi drodzy, napiszcie mi, jeżeli wy to lubicie, takie rzeczy. Ciężkie? W komentarzu. Zostawcie również po sobie jakiś ślad, subskrypcję, bo pamiętajcie, że jesteście na największym w Polsce kanale, który zajmuje się tylko i wyłącznie podróbkami klocków oraz klockami alternatywnymi, a niezaprzeczalnie takimi są blocki. Zapominajcie, że jeżeli lubicie policję, to ona jest nie tylko na moim bazowym kanale z LEGO, ale jest również na moim kanale growym, gdzie gram w LEGO City Undercover. Moi drodzy, dzięki za to, że byliście tutaj ze mną, kolejny odcinek. Bye!